którego gościem jest dzisiaj pan Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia, czyli o Wodzisławiu będziemy rozmawiali. O tym, jakie szanse przed tym miastem są za pana prezydentury, jakie szanse na rozwój. Ale zanim porozmawiamy, witam panie prezydencie, zanim porozmawiamy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli fragment filmu z lat 70. filmu opowiadającego o Wodzisławiu, o problemach Wodzisławia ówczesnych. Fragment filmu Miasto na fundamentach z węgla. Z wielką przyjemnością. Młodzi ludzie są w Wodzisławiu w znacznej przewadze. Dla nich trzeba budować boiska i hale sportowe. Jest to także wielki rezerwuar dla sportu wyczynowego. Rozwija się on w Wodzisławiu bardzo szybko, stając się także ważnym elementem zespolenia społeczeństwa. Ci ludzie przyszli na mecz. Piłkarska drużyna górników Wodzisławia walczy o prymat w trzeciej lidze. Ambicje są wspólne dla wielu tysięcy. Dziś szczególna okazja, derby górnicze. Przeciwnikiem piłkarzy wodzisławskich są sąsiedzi Raglinianie, mający za sobą tradycje pierwszoligowe. To jest tylko fragment filmu. Wiem, że pan też go widział. W tym filmie jest poruszanych wiele problemów Wodzisławia z początku lat 70. i oglądając ten film dzisiaj, miałem takie wrażenie, że no wiele problemów z tego okresu pozostało albo nierozwiązanych, albo są rozwiązane tylko częściowo. Czy pan ma też takie zdanie? Całkiem podobnie, choć film rzeczywiście porusza to, co może jest sercem Wodzisławia, a więc drużyna, choć już nie Górnik, a Odrę Wodzisław i drużynę pierwszoligową od 13 lat. Ale jest wiele problemów, z którymi miasto się boryka, choć nie ma już tego charakteru, o którym mówił tytuł filmu, Miasto na fundamentach węgla, jest już zupełnie inaczej. Skoncentrujmy się zatem na tym fragmencie. Tam upada takie zdanie, że w Wodzisławiu jest ogromny rezerwuar sportu wyczynowego. Po latach my wiemy dzisiaj, że rzeczywiście okazały się prorocze te słowa. Klub piłkarski Odra Wodzisław od kilkunastu lat jest w piłkarskiej ekstraklasie, ale panie prezydencie, proszę powiedzieć, czy ten stadion, na którym piłkarze z Wodzisławia wówczas walczyli o prymat w trzeciej lidze, jak bardzo on się różni od tego stadionu, na którym dzisiaj Odra Wodzisław rozgrywa spotkania ekstraklasy? Na pewno bardzo się różni, choć odniosę się jeszcze chwilowo do tak, słów... Tak, na pierwszy rzut oka ja widziałem, że niewiele. Panie rektorze, odniosę się do słów jeszcze wcześniejszych Miasto Młodych Ludzi. Ja nie pamiętam stadionu z tego filmu, stąd wiem, że się różni, ale tak poważnie rzecz biorąc, był przebudowywany kilka razy, zresztą wymogi licencyjne poszły do przodu. Natomiast no, trzeba przyznać, że obecny obiekt stadionowy no, daleko ma, powiedzmy, do tego, co byśmy widzieli w Europie. Do jakichś realiów, no ale planowana tu jest bardzo duża inwestycja, przebudowa, coś na skalę europejską na pewno. Właśnie o tą inwestycję chciałem zapytać, bo już wiemy, że jest doskonały pomysł, jest on na razie w sferze ciągle planowania. Może pan uchylić rąbka tajemnicy? Mogę uchylić i z przyjemnością uchylę. Jest planowana budowa wodzisławskiej areny pod nazwą Galeria Odra, choć nie tylko już jest to koncepcja, bo jest to na razie rzeczywiście koncepcja architektoniczna, ale już jest zainteresowany pierwszy inwestor. Co więcej, Rada Miasta już podjęła uchwały daleko idące o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i studium, które umożliwia budowę tej inwestycji. Myślę, że jest to bardzo ważne połączenie funkcji handlowych, komercyjnych wraz z funkcjami sportowymi. Tak, żeby obiekt był częściej wykorzystywany, nie tylko na mecze. My wiemy, w jak zawrotnym tempie powstają w naszym kraju obiekty właśnie komercyjne, galerie handlowe. Myślę, że gdyby się udało zastosować to tempo do obiektów sportowych, to nie musielibyśmy się martwić o to, że zdążymy z budową stadionów na Euro 2012. Państwo mają w Wodzisławiu bardzo taki przebiegły pomysł, żeby wykorzystać trochę właśnie ten potencjał do tego, aby wbudować obiekt sportowy. Ten obiekt, jak pan sądzi, czy będzie bardzo trudno znaleźć jakiegoś inwestora do tego projektu? To znaczy, trzeba podejść do tego wielotorowo i tak podeszliśmy. Po pierwsze, Wodzisław jest pierwszym miastem przy autostradzie A1, która się buduje. Jest południową bramą Polski, jest nowe logo, miasto się promuje od roku bardzo intensywnie. Poza tym Wodzisław to nie tylko 50-tysięczne miasto, ale środek 165-tysięcznego powiatu, więc zupełnie inna siła nabywcza. Musimy wiedzieć o tym, że taką galerię handlową liczy my możemy, się efekt możemy ekonomiczny. Pokazać z wielką chęcią, bo widać tego obiektu. Właśnie widzimy część obiektu galerii. To jest dzisiejsze miejsce, gdzie dzisiejszy jest stadion Odry Wodzisław. Dokładnie i urząd, który też tu widać, inne obiekty zabytkowe, które musiałyby pozostać. Ten stadion, on ma
ten projekt tego stadionu ma tylko trzy trybuny, czyli można by wykorzystać tej sytuacji do tego, aby powstał taki obiekt z prawdziwego zdarzenia z pełnymi trybunami. Dzisiejszy stadion ma jedną krytą trybunę, więc wymagałoby to także budowy. To, co by pozostało w tym projekcie i co jest zgodne z dzisiejszą wizją, to jest podgrzewana murawa, która jest nową inwestycją w zeszłym roku oddaną miejską, i oświetlenie, bo nie ma mowy o przebudowie tego. Natomiast trybuny budowane od nowa i galeria handlowa. Dlaczego tylko trzy trybuny? Ano dlatego, że w tej czwartej, właśnie tej ścianie galerii, można by z tej strony urządzić kawiarnię, restaurację, to co jest w każdej galerii, tak żeby można było obserwować treningi, inne rzeczy i oczywiście zasłaniać tylko na część meczu, kiedy kibic prawdziwy powinien być na stadionie. Tym łatwiej będzie pozyskać jakiegoś sponsora, jakiegoś inwestora dla tego projektu, że w Włodzisławiu jeszcze galerii handlowej jest... Nie ma. Nie ma galerii, choć są zainteresowane sieci budową, bo zainteresowany jest Focus Park budową galerii zupełnie w innym miejscu, ale licząc ekonomicznie potencjał tak dużego powiatu, położenie Włodzisławia bardzo dobre, to są szlaki komunikacyjne wschód, zachód, północ, południe, przecięcie najważniejszych szlaków, myślę, że obiekt zda egzamin. To zostawmy na razie stadion. Włodzisław jest jednym z najstarszych miast regionu. W 1257 roku otrzymał prawa miejskie, dokładnie wtedy, kiedy otrzymał prawa miejskie Kraków. Czy jest jakiś projekt, jakiś plan przebudowy rynku w Włodzisławiu, tak aby on mógł konkurować? Tu muszę stwierdzić, że Włodzisław może jest starszym miastem, bo 1257 rok to jest rok rzeczywiście, nie powiedziałbym do końca lokacji miasta, bo tych dat już wiemy, że Włodzisław istniał. Dokumenty lokacyjne zaginęły. Przez lata Włodzisław może być starszy. W zeszłym roku obchodziliśmy 750-lecie miasta i planujemy w przyszłości przebudowę placu rynku. Jest to jeden z większych rynków na Śląsku, ale także dalsze odnawianie kamienic, także zachęcanie osób prywatnych, które mają kamienice, nad zmianą elewacji wyglądu i budowę drugiego rynku włodzisławskiego. Jak będzie wyglądał ten drugi rynek? Drugi rynek ma być obiektem położonym przy pałacu zabytkowym, który jest dzisiaj, powiedzmy, taką małą formą rynku z kawiarniami, z restauracjami, taki mały obiekt handlowy. Jaka jest szansa na to, że te inwestycje szybko się rozpoczną? Kiedy się skończą? Najdłuższy jest praktycznie okres planowania, w dniu dzisiejszym dłuższy niż okres budowy. Tereny są wystawione do sprzedaży, są plany zagospodarowania. Miasto sprzyja inwestorom i taka jest postawa nas jako władz. Chcemy pomóc w każdym momencie, tylko kiedy ktoś chce. Chciałbym, aby do końca kadencji część z tych rzeczy się zrealizowała. Pan, panie prezydencie, ma słabość do konsultowania swoich decyzji z mieszkańcami. W tym roku już przeprowadziło miasto jedną ankietę na temat nazw rond w Włodzisławiu. Teraz jest prowadzona druga ankieta na temat tego, jak ma wyglądać zagospodarowanie takich bardzo dużych terenów rekreacyjno-sportowych w centrum Włodzisławia. Czy to są takie gesty tylko dla publiczności, żeby się przypodobać wyborcom, czy to rzeczywiście te propozycje są brane pod uwagę? Nie nazwałbym tego słabością, absolutnie. Nazwałbym może raczej siłą. Staram się stosować zupełnie inne podejście. Nie chcę konsultacji w zaciszu gabinetu, wyłaniania jakichś koncepcji, zlecania ich za grube pieniądze. Myślę, że osoby, które mieszkają w pobliżu właśnie terenów włodzisławskich jarów, wiedzą najlepiej, co chciałyby tam zobaczyć. My oczywiście przygotowaliśmy pewien zbiór propozycji, z których można wybierać, wiedząc, co jest realne, żeby nie skończyło się tylko na projekcji marzeń i to nigdy nie powstanie. Zostało to zebrane, ankieta się pojawiła i internetowo, i w gazecie miejskiej. Zbieramy pomysły, potem opracują to urbaniści, dopasowując. I myślę, że będziemy budować park rozrywki Jary, bo tak będzie się to nazywał, Włodzisławskie Jary. Jest to projekt, o którym w mieście się mówi, odkąd pamiętam, grube 15 lat o tym, że coś powinno tam powstać. Natomiast my chcemy to zbudować kompleksowo. Jary to jest taki obszar między trzema wielkimi osiedlami. Trzema dużymi osiedlami, tak. I co tam może powstać? Może powstać wszystko. Od ścieżek rowerowych, ścieżek biatlonowych, bo Włodzisław to także biatlon, to także Tomasz Sikora. Mogą powstać takie miejsca rekreacji, odpoczynku, place zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, mała scena, parki linowe. Praktycznie wszystko, co moglibyśmy określić małą infrastrukturą rekreacyjno-sportową. Na pewno nie przewidujemy budowy tam basenu, ani obiektów dużych hali sportowych. I kiedy może tam coś się zacząć dziać? Wszystko jest już projektowane. W tym roku, w okolicach połowy roku, będziemy mieli już projekt z pozwoleniem na budowę. Oczywiście będziemy startować z tym projektem w konkursach o środki z Unii Europejskiej w ramach rewitalizacji, bo Włodzisław jest miastem pokopalnianym i takie środki chcemy wykorzystać. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, myślę, że może już w tym roku uda się wbić tą przysłowiową łopatę i
systematycznie będziemy widzieć, jak to miejsce pięknieje. Wodzisław się będzie zmieniał na naszych oczach. Na pewno tak.